Ucząc się języków obcych, często gęsto bardzo przejmujemy się błędami, które popełniamy, bądź nawet tylko takimi, które możemy popełnić. A tymczasem, moim skromnym zdaniem, niepotrzebnie. A przynajmniej niepotrzebnie aż tak często i aż tak bardzo trzeba się tym przejmować. Bo wiecie co? Native speakerzy języka angielskiego też popełniają błędy. Czy to nas usprawiedliwia? Troszkę tak. I między innymi o takich błędach będzie dzisiejszy odcinek. Witam serdecznie na kanale. Słyszeliście kiedyś o homofonach? Z angielskiego homophones to jest sytuacja, w której mamy dwa słowa, które wymawiamy dokładnie tak samo, chociaż zapisujemy je inaczej i znaczą coś innego. I mamy coś takiego właściwie w każdym języku, na przykład w języku polskim to będzie takie morze i takie morze. Dwa różne słowa, inaczej zapisywane, chociaż wymawiamy je dokładnie tak samo. Albo jeszcze ważyć i ważyć. Pozdrawiam wszystkich komentujących mój pierwszy odcinek o stronie biernej. Albo jeden brud i drugi brud. I w języku angielskim oczywiście też mamy coś takiego. Jedno si, drugiemu si nierówne, chociaż wymawiamy to dokładnie tak samo. Tak jak i sun, sun, for, for, czy sell, sell. A więc odpowiednio może, widzieć, syn, słońce, dla, cztery i komórka sprzedawać. Inne słowa, inny zapis, dokładnie taka sama wymowa. I jak nie trudno się domyślić, skoro my w języku polskim popełniamy w tym błędy, bo uwierzcie mi, popełniamy, tak i native speakerzy języka angielskiego, a więc na przykład Anglicy czy Amerykanie, popełniają błędy w zapisie swoich słów, szczególnie jeśli brzmią tak samo. Oni też się mylą. I takim dość częstym błędem, który jest jednocześnie przykładem homofonu właśnie, zarówno dla native speakerów, jak i dla wszystkich ludzi uczących się języka angielskiego, jest takie whose i takie whose. Jedno i drugie whose. A jednak zupełnie coś innego. Żeby jednak na pewno mieć jasność, o co w tym chodzi, to tak na szybko przypomnijmy sobie, co dokładnie oznacza i jak używamy who. No bo to jest oczywiście bardzo dobrze, myślę, wszystkim znane polskie kto. Tak jak w na przykład who is in that car, czyli kto jest w tamtym samochodzie. Albo who wants to live forever? Want to live forever? Kto chce żyć wiecznie? No kto? Czy nawet po prostu who are you? No ale właśnie, w tym pierwszym to zdecydowanie kto, kto jest w tamtym samochodzie. W tym drugim też, kto chce żyć wiecznie. Ale w tym trzecim to przecież nie będzie kto. Who are you to po polsku kim jesteś. Bo who nie zawsze będzie oznaczać kto. Czasem to będzie kim, a czasem jeszcze która, który, którzy. Ale tak czy siak zawsze będzie się odnosić do osoby. I zawsze takim bądź innym sposobem jakoś się do tego kto da to who sprowadzić. Zresztą to wcale nie musi występować w pytaniach. Na przykład możemy powiedzieć I know who is in that car. Ja wiem, kto jest w tym samochodzie. Albo I just want you to know who I am. Chcę tylko, żebyś wiedziała, kim jestem. A jak się to będzie miało do whose? I jednego whose i drugiego whose? Otóż to pierwsze whose to jest skrót. To jest skrót od who is. Kto jest. Tak jak w who is in that car, które równie dobrze można zamienić na who's in that car. Absolutnie bez zmiany znaczenia. Jedyne, co zrobiliśmy, to skróciliśmy to is z who i powstało nam whose. Dokładnie tak samo, w sensie używając who is, czyli whose, możemy się zapytać, kto tam? Who's that? A Michael Jackson pytał się, kto jest zły? Who's bad? Who's bad? Oczywiście zakładając, że właśnie on. Ale dokładnie tak samo jak tutaj, wcale nie musieliśmy robić z tym who pytań, taki whose niekoniecznie musi występować w pytaniach. Możemy na przykład powiedzieć I know who's there. Wiem, kto tam jest. Albo I know who's in that car. Wiem, kto jest w tamtym samochodzie. A teraz przeniesiemy to who's trochę niżej, bo przyszedł mi do głowy świetny przykład. No one's really sure who's letting go today. Nikt nie jest tak naprawdę pewny, kto dzisiaj odejdzie, kto dzisiaj odpuści. Who is letting go, czyli oczywiście who's letting go. No dobra, ale czym się to w takim razie wszystko różni od tego who's? Tego who's możemy użyć na przykład w takim zdaniu. Whose car is it? I co to znaczy? Czyj to jest samochód? Bo who's to właśnie czyj? Chociaż nie tylko, jak to oczywiście w języku polskim bywa, bo też czyja, czyje i tak dalej, a nawet którego, której i tak dalej.
I tak jak to whose to był po prostu skrót od who is, czyli tak w skrócie kto jest, tak to whose to jest zupełnie inne słowo, które pyta się o przynależność, o to do kogo coś należy, czy po prostu czyje coś jest. Zresztą dokładnie tak samo jak w tym whose, jak i w zwykłym who, to też wcale nie musi być w pytaniach, to może być też użyte w twierdzeniu. Na przykład I know whose car this is. Wiem, czyj to jest samochód. Albo I'm just a soul whose intentions are good. Jestem tylko duszą, której intencje są dobre. Czy nawet the papers want to know whose shirts you wear. Gazety chcą wiedzieć, czyje koszule nosisz. David był dziwny. Ale genialny. Jedno whose to who is, a drugie whose to czyj, czyja, czyje, którego, której i tak dalej. To jest skrót od kto jest, a to odnosi się do przynależności. I uwierzcie mi, że tak jak my Polacy często gęsto mamy problem z poprawnym zapisem ważyć albo brud, tak native speakerzy na potęgę robią błędy tutaj. Zapisując to w ten sposób, a to w ten. Oczywiście, no, umówmy się, nie tylko native speakerzy. Przy czym mam nadzieję, że po tym odcinku wy już nie. Okej? No. I na dzisiaj to tyle. Po tych wszystkich czasach i tabelkach trzeba było zrobić coś lżejszego, nie? Lżejszego, ale nierzadko problematycznego. Jeżeli ktoś chce sobie zapauzować i sprint screenować, to może być odpowiedni moment. A jeżeli ktoś jest na to zbyt leniwy, to zapraszam już za chwilę na Instagrama Rocket English, gdzie to zdjęcie zrobione przeze mnie będzie można tam znaleźć. Zresztą tak w ogóle zapraszam na Instagrama Rock Your English. To jest dobry Instagram. Tak jak i Facebook, czy nawet TikTok Rock Your English. Przede wszystkim jednak zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Rock Your English. A może nawet wcześniej niż za tydzień. Bo uwaga, drodzy maturzyści, pewnie jeszcze nie wiecie, ale... A zresztą, co wam będę mówił? Wkrótce się dowiecie. Aha! Jeżeli nie chcecie mieć więcej problemów z tym, kto jest kto, a kto jest czy, a co jest kim, a co nie jest, a co można skrócić, a co nie, to zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. O tu! Tu natomiast można się dorzucić na kawę dla prowadzącego, a o tam sprawdzić, czy są być może otwarte jakieś kursy na żywo online ze mną, na które serdecznie zapraszam. See ya!